A udział posła w Sejmie, to państwo z nimi znajdziecie, też może sprawy. Mamy na posiedzeniu plenarnym 60 sekund. Poseł ma 60 sekund, a przedstawiciele rządu ględzą ile chcą, nie można ich oderwać i właściwie robią co chcą i świat potem idą ich przekazy. Natomiast poseł może ma 60 sekund, no może czasem wyprosić można u prowadzącego jakiegoś wicemarszałka czy marszałka, żeby dał półtorej minuty. To wszystko jedno, kto, jak może być pan Niesiołowski szefem Komisji Obrony Narodowej, nie odróżnia Leonarda od Leoparda, a pani Piotrowska na Radę Terenia, właśnie, która nie odróżnia za bardzo samolotu bezzałogowego od samolotu bezgłowego, bo ona tak prezentuje, no to tam każdy może być, prawda? No więc trzeba naprawdę dużych, silnych nerwów. Ja jestem delikatna, a i tak mordę mi przyprawiono i ludzie myślą, jak gdzie pójdę, że ja dzieci zjadam na kolację, no. No zjadam dzieci, więc ja gdziekolwiek idę, proszę państwa, nie mam noża, nic, nie zjadam dzieci, jestem już po obiedzie i tak dalej. No trzeba pośmiać się, bo co innego pozostaje. I tak, wie pani, nawet jak się nie odzywają, to i tak się gębę przyprawia. Jestem ciekawa, bo ja przed wejściem tutaj udzieliłam kilka słów wypowiedzi. Ja już nawet wiem, co będzie, że albo coś trzymałam na ręku, albo że może mi włosy krzywo tam coś, albo tam będzie, w każdym razie... Nie mam najmniejszych złudzeń. Albo mówię, że unijna chorągiewka dla mnie jest szmatą, bo jest dla mnie szmatą. No, ja 40 lat pracowałam i wiem, jak szkodliwa jest obecność Polski w Unii Europejskiej. No, z prawnego punktu widzenia. Dlaczego mam nie powiedzieć? To nie jest chroniona, to nie jest flaga państwa, to nie jest jeszcze państwo, chociaż u nas się tak zachowują ci posłowie, politycy i dziennikarze i różni celebryci, jakby to było państwo, po prostu Pan Bóg, nawet nie państwo. Ja napisał do marszałek, wtedy Kopaczowa była, żeby mnie ukarała za to, że ja tak powiedziałam. No, no to po prostu ja oczywiście komisja tych nie ukarała wtedy, no, ukarała mnie za to, że powiedziałam, że to jest szmata. No. A jest szmata, więc ja poszłam przed komisję i powiedziałam, proszę państwa, ja wiem, ja to badam, to jest szmata, a wy na jakiej podstawie uważacie, że nie jest szmata? No i komisja jeszcze bardziej mnie ukarała, że ja w ogóle pyskuję komisji.